Mors meta malorum. Śmierć jest kresem cierpienia. Ta łacińska sentencja dobrze oddaje ostatnie chwile Zygmunta III Wazy. O decyzjach politycznych naszego króla można przeczytać dziesiątki książek. Znacznie mniej pisze się o tym, jak wyglądało jego codzienne życie. W tym ostatnie dni na ziemskim padole. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej opowiem Wam o chorobach, jakie trapiły pierwszego króla z dynastii Wazów oraz o tym, w jaki sposób doprowadziły do jego śmierci. Tłem dla naszej opowieści będą malownicze ruiny dworu w Modliszewicach, którego właścicielem w XVII wieku był Jan Lipski, referendarz duchowny koronny, gorący stronnik Wazów, towarzysz ostatnich chwil życia Zygmunta III Wazy, niedoszły mówca na jego pogrzebie oraz autor słynnego panegiryku napisanego na tę okoliczność. Przez pierwsze 42 lata swojego życia Zygmunt III Waza cieszył się relatywnie dobrym zdrowiem, oczywiście jak na warunki epoki. Pierwsze poważne zdrowotne ostrzeżenie przyszło dopiero w 1608 roku. Król zachorował wówczas dość poważnie, a choroba trzymała go aż kilka miesięcy. Była to dopiero zapowiedź przyszłych problemów zdrowotnych. W kolejnych latach stan zdrowia króla stopniowo się pogarszał. Zazwyczaj było to wynikiem powtarzających się ataków podagry. Objawiały się one wyjątkowo gwałtownym i bolesnym zapaleniem stawów, połączonym z gorączką i ogólnym osłabieniem. W takich sytuacjach monarcha wyłączony był z pełnienia obowiązków publicznych. Nie mógł poruszać się o własnych siłach. Królewscy medycy leczyli go zazwyczaj poprzez upuszczanie krwi, co tylko pogarszało sprawę. W 1626 roku, gdy Zygmunt III Waza miał już 60 lat, wyruszył w kampanię wojenną do Prus Królewskich, co doceniał ówczesny nuncjusz papieski Lancelotti, pisząc, że król, mimo iż już całkiem stary i siwy, zgodził się znosić trudy wojny. Ta działalność króla w Prusach tylko pogorszyła jego stan zdrowotny. Ostatnie lata jego życia miały być już pasmem ciągłych cierpień. Ataki podagry były coraz mocniejsze. Według źródeł król opadał po nich jak liść. Towarzyszyły im gorączki i duszności. Jesienią 1629 roku kolejny nuncjusz papieski, Honorat Visconti, pisał nawet w liście do Rzymu. Wydawało się, że jego królewska mość z powodu choroby nogi nie pożyje długo. Na szczęście wyleczył się z tej dolegliwości. Jak się okazało, poprawa samopoczucia Zygmunta III była jedynie chwilowa. Momentem krytycznym dla króla było lato 1631 roku. 19 czerwca w procesji Bożego Ciała wzięła udział jego druga żona, Konstancja Austriaczka. Królowa zmagała się już wówczas z otyłością i najprawdopodobniej nadciśnieniem. Dlatego przejście krótkiej trasy ostatecznie przypłaciła życiem. Jeszcze tego samego dnia wieczorem napadły ją duszności, a ostatecznie w nocy z 9 na 10 lipca zeszła z tego świata. Wydarzenie to, jak zgodnie przyznawali kronikarze epoki, wstrząsnęło Zygmuntem III Wazą. Na wieść o śmierci żony zakrzyknął podobno: droga Konstancjo, i moje dni także ukróciłaś. Lato 1631 roku przebiegło więc pod znakiem dalszej walki z pogarszającą się podagrą. Lekarze zastosowali wówczas kurację polegającą na przypiekaniu bolących królewskich członków rozżarzonym żelazem. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, ta nietypowa metoda leczenia przyniosła podobno pozytywne skutki, choć jedynie na krótki czas. W październiku 1631 roku przyszło kolejne załamanie. Król doznał niedowładu kończyn. Regularnie tracił przytomność, obficie krwawił z nosa. Nie był w stanie pisać, z trudem stawiał pojedyncze litery. Mimo to starał się jak mógł wykonywać swoje królewskie obowiązki. Na progu 1632 roku rozpoczął przygotowania do zwołania Sejmu. Ostatecznie monarcha wziął udział w Sejmie roku 1632, który odbywał się od 11 marca do 3 kwietnia. Wnoszono go do Senatu na krześle. Przysłuchiwał się debatom posłów. W kolejnych tygodniach dawał dowody siły charakteru.
5 kwietnia pojednał się z przywódcą opozycji litewskiej, hetmanem polnym litewskim Krzysztofem Radziwiłłem. Mianował Stanisława Koniecpolskiego hetmanem wielkim koronnym. Udzielał audiencji, brał udział w mszach. Jak notowali współcześni, król z trudem się poruszał, dokuczał mu niedowład kończyn. Miał problemy z mówieniem. Mimo to z pomocą świty dworzan kontynuował swoją posługę publiczną. 22 kwietnia zdołał nawet odbyć krótką podróż do pobliskich Falent, gdzie znajdował się pałac Zygmunta Opackiego, jedno z ulubionych miejsc wypoczynku monarchy i jego starszego syna Władysława. W Falentach król poczuł się nieco lepiej, spożył nawet kilka kieliszków wina. Opowiadał o swoich planach podróży z ciałem Konstancji Austriaczki do Krakowa. Jak się okazało, tego pomysłu królowi nie udało się już zrealizować, a wycieczka do pałacu w Falentach była jedną z ostatnich królewskich aktywności. Nocą z 24 na 25 kwietnia nastąpiło gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia Zygmunta III Wazy. Wystąpiły bóle głowy, brzucha i klatki piersiowej. Nad ranem okazało się, że król ma sparaliżowaną połowę twarzy. Królewscy medycy podjęli akcję ratunkową. Zaczęli nacierać królewskie ciało alkoholem po to, aby poprawić krążenie krwi. 27 kwietnia w południe u króla ponownie wystąpiły zaburzenia oddychania i krążenia. Jego stan uznano za krytyczny. Świadomi tego dworzanie przystąpili do ceremonii pożegnania konającego władcy. Dostojnicy zbliżali się do monarchy i całowali jego dłoń. W jego komnacie odprawiono mszę świętą. W międzyczasie senatorowie radzili, jak zabezpieczyć Warszawę na wypadek śmierci króla. Obawiali się gwałtownych rozruchów. 29 kwietnia monarcha znowu stracił przytomność, a kilkanaście godzin później, 30 kwietnia, krótko przed 3 w nocy, Zygmunt III Waza zmarł, przeżywszy niecałe 66 lat. Życie Zygmunta III Wazy nie było usłane różami. Urodził się jako więzień swojego stryja, Eryka XIV, króla Szwecji. Jako król musiał odpowiadać za sterowanie ogromnym organizmem państwowym, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów. W czasie swojego panowania utracił szwedzką koronę. Walczył z Rokoszanami, przeżył zamach na swoje życie oraz śmierć obu żon. Zdrowiu nie sprzyjała też z pewnością królewska dieta, oparta na pasztetach i tłustych mięsach solidnie podlewanych alkoholem, przede wszystkim piwem i winem. Jeżeli do tego dorzucimy mało ruchu, rzadkie przebywanie na świeżym powietrzu i inne zachowania typowe dla XVII-wiecznego przedstawiciela najwyższej warstwy społecznej, to da nam to przepis na powikłania zdrowotne, które z łatwością mogą doprowadzić do śmierci. W przypadku Zygmunta III Wazy bezpośrednią przyczyną zgonu była apopleksja, czyli udar mózgu. Król cierpiał też najprawdopodobniej na miażdżycę i nadciśnienie tętnicze. Przez wiele lat dokuczała mu podagra. Śmierć była więc rzeczywiście kresem jego wieloletnich cierpień. Krótko po śmierci monarchy chirurdzy przystąpili do balsamowania zwłok. Wcześniej usunęli organy wewnętrzne i umieścili je w oddzielnej urnie. Króla przybrano w jedwabie, na jego skroniach umieszczono koronę, w prawą dłoń włożono berło, a w lewą jabłko. Trumnę tradycyjnie obłożono pachnącymi ziołami. Tak przybrane szczątki króla wystawiono na widok publiczny na Zamku Królewskim. Nad nimi rozpięto wspaniały baldachim. Na widoku ciało przebywało do 7 maja. Wówczas włożono je do trumny i przeniesiono do Kaplicy Królewskiej. W ten sposób monarcha spoczął obok swojej drugiej żony, Konstancji Austriaczki. I miał czekać, aż Sejm Elekcyjny wyznaczy oficjalną datę pogrzebu królewskiej pary. Ostatecznie królewskie ciało czekało na pogrzeb aż 252 dni. Ciało jego zmarłej żony jeszcze dłużej, 556 dni. Taka procedura była normalna w okresie dawnej Rzeczpospolitej, o czym opowiadałem w jednym z poprzednich odcinków Encyklopedii Staropolskiej. Wreszcie, gdy wybrano nowego króla, ciało Zygmunta III Wazy przetransportowano do Krakowa, aby tam uczestniczyło w oficjalnym pogrzebie, już z udziałem Władysława IV. Początkowo planowano, że kazanie pogrzebowe wygłosi wspomniany na początku materiału Jan Lipski, referendarz duchowny koronny. Jednak ostatecznie zaszczyt ten przypadł Stanisławowi Łubieńskiemu, biskupowi płockiemu.
Zarówno mowa pogrzebowa Łubieńskiego, jak i panegiryk z okazji pogrzebu Zygmunta III Jana Lipskiego zostały później wydane drukiem. Obrzędy pogrzebowe przebiegły zgodnie z duchem epoki. Do stóp katafalku rzucano miecze i zbroje, kruszono kopie, łamano pieczęcie. Po tym staropolskim teatrum szczątki króla i jego żony ostatecznie spoczęły w kryptach pod katedrą wawelską. Złożono je do wspaniałych sarkofagów roboty najlepszych gdańskich konwisarzy. Na koniec oddajmy głos Albrechtowi Stanisławowi Radziwiłłowi, naocznemu świadkowi opisywanych wydarzeń. Smutny obraz pogrzebu mieliśmy tego dnia za sobą. Byli jednak tacy, którzy drwili z tej uroczystości, przytaczając słowa psalmu. Zginęła z trzaskiem pamiątka ich. Bez wątpienia wrzawa przebrzmiała, ale pamięć o najpobożniejszym królu i najlepszej królowej nie zginęła. Pozostanie w kościele katolickim, pozostanie u wszystkich tych, którzy albo wielbili cnoty króla i królowej, albo pragnęli, by wybrany król naśladował ich pobożność, skromność i łaskawość. Mimo upływu wieków, Zygmunt III Waza pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych polskich monarchów. Historycy wciąż spierają się o wiele jego politycznych decyzji. Wnikliwa obserwacja ostatnich dni życia monarchy pozwala jednak stwierdzić, że za kurtyną wielu niepopularnych decyzji znajdował się człowiek, który do ostatnich chwil swojego życia próbował spełniać swoje królewskie obowiązki, mimo związanego z tym bólu i cierpienia. Ledwie dobę przed spoczęciem na łożu śmierci zdołał jeszcze udzielić audiencji nuncjuszowi papieskiemu. Umierając, rozdał wakanse za pośrednictwem swojej ochmistrzyni Urszuli von Meyerin. Nie wiadomo jednak, na ile świadomie to zrobił. Jego królewska mość zmarł w 66 roku życia. Jak na warunki epoki, dożył więc stosunkowo sędziwego wieku. Nie pobił w tym zakresie Zygmunta I Starego, 81 lat, ale innych swoich poprzedników, Zygmunta Augusta, Henryka Walezego i Stefana Batorego, już tak. Również jego syn i następca nie zdołał dożyć 60, umierając już w 53 roku swojego życia. Zygmunt III Waza był więc człowiekiem długowiecznym. Jeśli mowa o kwestiach zdrowotnych, na pewno nie było to jednak życie wygodne i przyjemne. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej to już wszystko. Serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, zostawiania łapek w górę oraz wspierania mnie za pośrednictwem portalu Patronite. Wielkie dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!